Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj opowiem krótko o kryzysach w tradycyjnych seminariach. Zapraszam. Duszo Chrystusa, ksiądz rektor w naszym seminarium w Zeitzkofen zwykł nam opowiadać, że wszelkie kryzysy w seminariach działy się praktycznie zawsze w miesiącach jesiennych i w miesiącach wiosennych. Mniej więcej właśnie w okolicach listopada i marca. Być może ma to związek po prostu ze szczególnymi zmianami atmosferycznymi, które sprawiają, że ludzie są bardziej nerwowi. Być może przyczyny są jeszcze jakieś inne. Może to być kwestia tego, że jest to również, powiedzmy, dosyć daleka perspektywa najpierw do świąt Bożego Narodzenia i jakieś, powiedzmy, trochę przerwy w zwykłym funkcjonowaniu i z kolei w marcu dosyć daleka jeszcze perspektywa wakacji. Może tak być, nie musi tak być. Na pewno w doświadczeniu zarówno duszpasterskim, jak i szczególnie szkolnym dostrzegłem, że ta zasada również się potwierdza i dotyczy to nie tylko samych uczniów, dotyczy to również osób dorosłych, rodziców, nauczycieli, czy w ogóle po prostu osób, które w jakiś sposób duszpastersko są z nami związane. Po prostu wydaje się to być zupełnie powszechne doświadczeniem, że właśnie w tym czasie ludzie stają się szczególnie nerwowi, a skoro stają się szczególnie nerwowi, no to szczególnie łatwo jest oczywiście o różnego rodzaju konflikty. Dlaczego warto natomiast o tym mówić? Otóż warto, żebyśmy byli na to gotowi, abyśmy byli przygotowani, żebyśmy mogli faktycznie podejmować działania, które sprawią, że będziemy zachowywali się lepiej, że będziemy tego rodzaju kryzysów unikali. Otóż bardzo dobrą radę możemy wyczytać w Ewangelii z ostatniej niedzieli, z piątej przeniesionej niedzieli po objawieniu. Tam Pan nasz Jezus Chrystus przedstawiał nam przypowieść o pszenicy i konkolu. Tam widzimy, że na polu, na którym została zasiana pszenica, zostaje posiany również i konkol. No i ci pracownicy chcą od razu wejść w to pole i wyrwać ten konkol. Oprócz tej takiej tradycyjnej interpretacji na zasadzie, że ten konkol to są grzesznicy i heretycy w kościele i że nie można ich tak po prostu wyrwać, dlatego że wszyscy oni mogą jeszcze zamienić się w pszenicę. Oprócz tej tradycyjnej, pochodzącej od ojców kościoła interpretacji, możemy odnieść ten obraz, tą przypowieść również do naszej duszy, gdzie ta pszenica to będzie to ziarno Bożej łaski, te dobre owoce, które ta łaska przynosi, będą to cnoty i dobre uczynki, natomiast konkol będą to różnego rodzaju grzechy i przywary. I teraz, co to znaczy? Mamy z nimi nie walczyć, bo Pan zabrania iść sługom i wyrwać ten konkol, bo mówi, nie, bo jak wejdziecie, to zdepczecie też i pszenicę, poczekajcie, aż to wzrośnie, wtedy zetniemy to i konkol spalimy w ogniu, a pszenicę zbierzemy do spichlerzy. Oczywiście nie o to chodzi, że nie należy ze swoimi wadami walczyć, natomiast można bardzo dobrze tego obrazu użyć do roztropnej walki z naszymi wadami, a szczególnie z wadami naszych bliźnich, bo w tym kontekście chciałbym dzisiaj tą przypowieść przeczytać, przede wszystkim właśnie w kontekście tych naszych takich codziennych relacji z najbliższymi nam osobami, wychodząc od tych typowo jesiennych i wiosennych konfliktów. Gdy więc widzimy w duszy naszego bliźniego ten konkol jakichś wad, grzechów i niedoskonałości, to jesteśmy właśnie jak ci pracownicy, którzy od razu by chcieli wyrwać ten konkol. Już pójdę, powiem mu, zrobię, bo wyrzucę mu to, bo to w końcu już teraz nie mogę na to patrzeć. Tak właśnie często z nami jest. I tutaj ta rada tego Pana jest bardzo mądra. Poczekajcie, no jak wejdziecie, to więcej zadepczecie niż wyrwiecie. I tak faktycznie z nami jest
I szczególnie w takim czasie, kiedy już jesteśmy poddenerwowani, wtedy bardzo łatwo przychodzi nam, żeby właśnie szybko, gwałtownie zwracać ludziom uwagę. I nawet jeśli uda się wyrwać ten konkord, ktoś faktycznie jakoś tam zwróci na to uwagę, to szkody przy okazji mogą okazać się większe niż korzyści z wyrwania tego konkordu. Właśnie jak ci pracownicy, którzy wchodzą i zadeptują pszenicę przy okazji wyrywania tego konkordu. Co mam na myśli? Jakie szkody mogą być większe od wyrwania tego konkolu. Gdy człowiek działa nieroztropnie w naprawianiu bliźniego, w zwracaniu mu uwagi, to może to doprowadzić do mnóstwa innych grzechów. Na przykład chcąc naprawić kogoś, kto widzimy, że nie wiem, mówi niepotrzebnie, innych krytykuje. I co zrobi człowiek roztropny, który kieruje się miłością bliźniego? Zastanowi się, jaki mam punkt zaczepienia, jak do tego człowieka dotrzeć, jak z nim porozmawiać, żeby to faktycznie mogło przynieść dobry owoc. I na przykład wiem, że szczególnie dobre relacje, kontakty mamy w tej i w tej sytuacji, wtedy możemy na spokojnie porozmawiać. Wiem, że on jest wrażliwy na tym i na tym punkcie, że jest wrażliwy na przykład na jakąś ludzką krzywdę. Wiem, że trzeba to właśnie w ten sposób przedstawić, że zobacz, to działa w taki i w taki sposób i tutaj powiedziałeś to i to. No, słuchaj, lepiej byłoby, gdybyś tego wtedy nie powiedział. Miłość bliźniego właśnie znajduje spokojnie i roztropnie, jak ci pracownicy, którzy muszą poczekać, aż to będzie faktycznie jasne, aż to będzie sytuacja taka, która pozwoli na roztropne wyrwanie tego konkolu. Natomiast człowiek, któremu brakuje tej roztropności i miłości bliźniego, to jest człowiek, który no właśnie widzi tylko coś złego, ten konkol w cudzej duszy, od razu, ja muszę go od razu wyrwać, muszę to od razu naprawić, wejdę, wyrwę, tak powiem, wyrzucę mu. Tutaj może się okazać, że przez to ten człowiek wpadnie w różne inne błędy. Na przykład, że odniesie wrażenie, że ten wprawdzie zwrócił mi na coś uwagę, ale zwrócił mi w to tak dziwny, chamski sposób, w tak niestosownych okolicznościach, że nie, ja wolę się trzymać od niego z daleka, co może rzutować na przykład w ogóle na katolików albo na tradycyjnych katolików, jeśli w jakiś sposób ta osoba będzie właśnie z katolicką tradycją identyfikowana. Albo może to człowieka wprowadzić, powiedzmy, w jakieś takie zgorzknienie, zniechęcenie na zasadzie, o, jakiś tam drobiazg, zrobiłem coś nie tak, a tutaj od razu ten człowiek to wyolbrzymia. Albo naturalnie człowiek w obliczu takiego, powiedzmy, nieroztropnego ataku, bo czasami właśnie, gdy brakuje w tym miłości i roztropności, to się zmienia w taki atak. Taki człowiek wtedy zabunkruje się na swojej własnej pozycji i będzie jej bronił, pomimo tego, że łatwo mógłby dostrzec, że jest ona niewłaściwa, ale przez to, że został tak głupio zaatakowany, on się czepi tego, że głupio został zaatakowany i będzie się bronił, wykorzystując ten głupi atak. Głupią próbę, wynikającą być może właśnie z pewnej, źle pojętej gorliwości, wykorzysta tą głupią próbę do tego, żeby zabunkrować się na swojej pozycji i zamiast przynieść mu to korzyści, okaże się, że to jego duszy, to nasze zwrócenie uwagi jego duszy jeszcze bardziej zaszkodziło, bo sprawiło, że ta dusza jeszcze bardziej z większą zaciętością broni tego, co być może wcześniej było jakąś niedoskonałością, nieprzemyślaną, a tu nagle będzie się stanie się właśnie jakimś takim punktem oporu i zacznie człowiek wymyślać powody, dlaczego to jednak wcale nie było, nie była niedoskonałość, tylko to było coś dobrego i potrzebnego. Wielu kryzysów zdołalibyśmy uniknąć, gdybyśmy w ten sposób podchodzili do tego konkolu, zarówno w naszej duszy, jak i w duszy naszych bliźnich. Dlaczego w naszej duszy również?
Z pewną cierpliwością musimy podejść również do nas samych. To, co słyszymy u świętego Pawła, 3 razy prosiłem Pana, aby uwolnił mnie od tego anioła szatana, który mnie policzkuje, ale on mi odpowiedział, wystarczy ci mojej łaski. Będzie lepiej, najwyraźniej, dla świętego Pawła, żeby on walczył z tymi swoimi wadami. I tak samo jest często z nami. My faktycznie, tutaj ten obraz w pewnym sensie nie do końca pasuje, bo musimy radykalnie z tymi naszymi wadami walczyć, ale właśnie bez zniechęcenia, z wytrwałością. Czasami wymaga to czasu. I tu jest podobieństwo już w tym obrazie, to znaczy czasami potrzeba faktycznie poczekać, nie w sensie, że nic nie robić, ale owoców nie zobaczymy od razu. Czasami pomimo tej pracy trzeba będzie poczekać, z jakimś grzechem trzeba będzie walczyć długo, zanim faktycznie ostatecznie uda się go pokonać. I w tym sensie ta przypowieść również tutaj dobrze pasuje. I czasami pewne złe skłonności, niedoskonałości będą musiały być wypalone dopiero w czyśćcu, jak właśnie w tym ogniu, o którym jest mowa w tej przypowieści, gdzie oczywiście w tej pierwotnej interpretacji ojców Kościoła to są po prostu te dusze, które były duszami grzesznymi, które zostają wrzucone w ogień wieczny. Natomiast taka interpretacja w odniesieniu do naszej duszy i tego, co tam złe i dobre, myślę, że jak najbardziej jest również bardzo adekwatna. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Duszo Chrystusa.